Cześć, tutaj Justyna Świetlicka. Witam Cię w 174 odcinku mojego podcastu audycji, w której poruszam temat diety, aktywności fizycznej, szeroko pojętego zdrowego stylu życia, ekologii, podróży i rozwoju osobistego. Dzisiaj po raz kolejny goszczę w moim podcaście Miłosza Brzezińskiego i jestem naprawdę z jednej strony poddenerwowana, a z drugiej strony może to jest ekscytacja nie jestem w stanie rozpoznać tych emocji w brzuchu. Bardzo, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać, bo dzisiaj chciałabym porozmawiać o zaufaniu o zaufaniu do siebie oraz intuicji. Wydaje mi się, że to jest trochę taki magiczny temat i zanim przejdziemy do tematu zaufania. Powiedz Miłoszu, dla tych osób, które może jeszcze Cię nie znają, kim jesteś i czym się zajmujesz? Dzień dobry, jestem Miłosz Brzeziński. Jestem gościem podcastu Justyny, a także piszę książki, a także czytam, a także robię wykłady i takie różne rzeczy robię. Głównie czytam. A i, i, i do Justyny przychodzę. O, w wolnych super. chwilach. Czy masz jakąś swoją ulubioną książkę, którą napisałeś? Która jest Twoja ulubiona? Teoretycznie... Powinna to być zawsze ostatnia, jak mówią większość przodków autorzy, ale w moim przypadku ja, właściwie wydaje się, że zasadą dobrą jest myślenie, że jak człowiek coś skończy i nie jest zadowolony, to znaczy, że się czegoś nauczył w międzyczasie i że już jest mądrzejszy o to, co był. Hmm. Chociaż oczywiście każda książka i tak jest mądrzejsza od swojego autora, więc Pewnie państwo zaobserwowali, że ma się ulubionego autora, potem się z nim rozmawia i się okazuje, że jednak często człowiek jednak książki woli czytać, a nie zagadywać autora, bo przez te książki autor się tak składniej wypowiada na temat rzeczywistości niż mm, poznany osobiście. W związku z tym odpowiedź na to pytanie, takie z osobiste, jest takie, że właściwie to żadna mi się nie podoba. <laughs> to... Myślę, że najlepsza będzie ta, co teraz piszę. Okay. Do momentu, um... w którym nie napiszę. To ja też bym nie była w stanie wybrać mojej ulubionej książki. Przeczytałam wszystkie i właściwie słucham teraz tej najnowszej. Strasznie długą książkę napisałeś i nagrałeś. Ja osobiście wolę słuchać, Aha. bo jest śmieszniej niż czytać. To na pewno. Śmieszniej jest dobrym określeniem, prawdopodobnie. I mhm. szczerze mówiąc, jak zobaczyłam tytuł nowej książki, to pomyślałam sobie: O, to chyba będzie jakaś nudna książka. Zaufanie. Kogo obchodzi zaufanie? W sensie albo komuś ufam, albo nie ufam. No. I tyle, jakby na, na no. co drążyć ten temat. Mm -hmm. Ale no, skoro to jest Twoja książka, to i tak kupiłam tę książkę i zastanawiałam Dziękuję się. Dziękuję Ci bardzo. O jakim bardzo zaufaniu tak. moglibyśmy pogadać? I ja często w sumie u siebie poruszam temat czy to pewności siebie mm -hmm. i do tej pewności siebie wydaje mi się, że trzeba trochę zaufania do siebie, żeby, nie wiem, Robić nowe rzeczy, które dodadzą nam odrobinę pewności siebie, i my w tej pewności siebie mamy troszkę więcej. Czy ty się zgadzasz z tym, że do pewności siebie trzeba mieć trochę zaufania do siebie? Z naciskiem na trochę. E, tak, tak. Nie można mieć w ogóle w, w naukach społecznych przesadne położenie nacisku na cokolwiek zakończy się katastrofą. Jak będziemy mieli stuprocentowe zaufanie do siebie, to prawdopodobnie nam się noga powinie. Możemy mieć na przykład skrypty życiowe zwichrowane, czyli na przykład coś uważać, nawet nienamierzone to jest jeszcze, że na coś nie zasługujemy, hmm. albo że nie powinniśmy, a może się okazać, że uważamy, że zasługujemy, a nie zasługujemy w sumie. Ej, przecież też tak jest. Na przykład, jak ktoś startuje w sporcie. To bardzo by chciał, żeby wygrał najlepszy, ale jednocześnie bardzo by chciał, żeby on wygrał. Nie? Więc czasami dostajemy pierwsze miejsce i się cieszymy i to jest super, ale jednak po cichu stwierdzamy, w jakimś takim momencie zwyżki intelektualnej, że nie zasługiwaliśmy. Więc zaufanie sobie w 100% nie jest dobrą strategią. Raczej ufać sobie bardziej niż nie ufać. Oczywiście, że tak, ale cały czas patrzeć. W jakiś sposób kolaudować to z osobami i normami, które mamy wokół siebie. I pewność siebie jest takim elementem rzeczywiście. W ogóle są trzy cechy, o których badacze mówią, że bardzo pomagają wychodzić z trudnych sytuacji i dźwigać. Pierwszy to jest właśnie pewność siebie w najprostszy sposób uzyskiwana, niestety, przez zakupy. I poczucie własnej wartości, choć pewnie byśmy nie chcieli, żeby tak było, buduje się po części przez zakupy. Wiemy już z kopciuszka, że nic tak nie zmienia życia jak nowa para butów. I można sobie czasami nakupić i człowiek już się sam ze sobą lepiej czuje, ale lepiej się buduje przez percepcję, przez proporcję percepowanych sukcesów do porażek. Znowu byśmy musieli kopnąć głębiej, że ktoś może mieć sukcesy, a ich nie widzi. Czyli na przykład próbuje stracić wagę, a się nie waży. I mówi cały czas jestem gruba, albo cały czas jestem gruby, a ktoś go zaważyłeś ważyłeś się, Przecież widzę. Nie? Czasami po widzie nie ma. Zresztą człowiek jak szczupleje, czy reformuje sylwetkę, to często jest ostatnią osobą, która to widzi. Już wszyscy dookoła widzą i spodnie widzą mhm. i nasz krawiec widzi, a my ciągle nie jesteśmy zadowoleni. No więc właśnie to jest trochę podwieszone na naszej percepcji. I jeżeli mamy taką percepcję, która ma wysoką poprzeczkę, nierzadko perfekcjonizm też w tym przeszkadza, taki chorobliwy perfekcjonizm, czyli, czyli nigdy nie jestem zadowolony. Bo jak coś osiągnę, to znaczy, że za nisko powiesiłem poprzeczkę, więc nie ma się czym chwalić. A jak nie, to jestem do niczego, więc w jedną stronę i w drugą stronę jest dobrze. Dlatego to poczucie własnej wartości jest bardzo użyteczne przy wychodzeniu z trudności. To jest jeden z trzech filarów. Nie trzeba go mieć wysoko. Nie trzeba mieć przesadnie wysokiego poczucia własnej wartości. jak wystarczy, jak uważa, że jest taki o. Taki, taki fajny na Tak, miarę. taki tak, taki... Jak ktoś się czepia, to naprawdę, no czy można się mnie czepić w paru miejscach, ale już jak ktoś tyle czasu na to marnuje, to jednak przeczytał źle dawkowanie z recepty. Drugi element to jest optymizm. I tu znowu mamy kolejną sprawę, która nie do końca wiemy z czego się bierze, ale ona się też może brać z naszej, naszego przekonania, że jak się za coś zabierzemy, to raczej wszystko będzie dobrze. Emilia Balcetis, e, przepraszam, Alicia Kramba dała przekonania, i ona mówi, że to się bierze, właściwie nie bierze się z genetyki, co jest ciekawe. Bierze się z otoczenia, z wychowania, z wybranych autorytetów i z własnego wyboru. Tak? I, i to, czyli to są elementy, nad którymi względnie mamy kontrolę. Możemy uważać, że jak ja coś zrobię, to to raczej się skończy dobrze? Nawet jak nie za pierwszym razem bo jak mówi Ernest Hemingway, pierwsza wersja wszystkiego to gówno, to poprawię, nie? Za drugim razem wyjdzie, za trzecim, za siódmym, wybiorę nie wiem, jedną dietę, albo jeden sposób ćwiczeń, nie przyklei mi się, ale to nie znaczy, że ja się w ogóle do ćwiczeń nie nadaję, tylko może nie do tych na przykład, może ja nie konie, tylko bardziej pływania, albo tam szachy ciężarowe, albo coś innego sobie znajduję. Albo wyścigi ze świnkami morskimi. No, coś tam po prostu szukam sposobu, żeby zadziałało. I optymizm buduje się przez te elementy, o których wymieniliśmy. I często można powiedzieć, że jest właściwie poparty własnym przekonaniem. Czyli to nie musi być osoba, która ma wybitne szczęście w życiu i było jej łatwo. To może być też osoba, której było ciężko, ale ma głębokie przekonanie, że jak się za coś zabiera, jak przysiądę, to w końcu dźwignę. Może nie na szóstkę. Ale tam na trzy z plusem zrobię i niech się wszyscy odczepią. To na co mi zależy. I trzeci element bo mieliśmy, mamy optymizm, mamy poczucie, własnej, poczucie wartości. własnej wartości, i trzeci element to jest uważanie, że przeciwności są wyzwaniem. Tak, czy Czyli, nie... że to, to nie jest. Tak, że to nie jest problem, tylko wyzwanie. I niektórzy tak mają. Znaczy, życie im przywala w twarz taką moc, mokrą ścierą, którą wcześniej ktoś wytarł szalety miejskiej. I jedna osoba i druga upadną, a jedna powie tak, o, nie, taką szmatą nie będą mnie tłukli, nie. Ani nie lubi być bita taką szmatą. Teraz uwaga, teraz to już mm -hmm. jest osobista sprawa, nie? I się zabieramy. Więc, jeżeli potrafimy coś takiego zrobić w swojej głowie, mamy taki nawyk działania, no to jest nam o wiele łatwiej w życiu. Zaraz dojdziemy dalej do tego, co z tym jeszcze, co, co można zrobić i jak o tym myśleć. Ale warto w tym momencie dodać, że badacze mówią, że żadna z tych cech, postawiona wyjątkowo wysoko, jeśli reszty nie ma, nie zrobi tego efektu. Że o wiele lepiej działa, jak one są wszystkie po trochu, jak one są wszystkie nieprzesadzone. Czyli ja nie uważam, że o ja nie skoczę z dziesiątego piętra bez spadochronu. Nie, takie podejście wyzwaniowe nie jest dobre, bo jednak człowiek skończy, robiąc matrycę w chodniku. Tak samo jak człowiek mówi, dobra, tam nieważne co się będzie działo, ja sobie zawsze poradzę. Nie tam płyniemy przez kanał, Lamaż, w ogóle tyłem z zawiązanymi oczami. To też nie jest rozsądne. Zresztą optymizm nie jest wcale taki fajny w życiu, ma swoją mroczną stronę. Na przykład Ci, które są bardziej optymistyczne, częściej lądują w szpitalu i krócej żyją. Hmm. Bo człowiek jednak musi mieć jakieś poczucie, Komunce, nie? Tak, że nie zawsze jednorożce wymiotują tęczą na końcu. Nie zawsze wszystko będzie dobrze. Niestety czasami nie będzie i trzeba sobie trochę pod nogi patrzeć. E, no i podobnie z tym trzecim elementem. Czyli z tym, z tym przekonaniem dotyczącym własnego sprawca, sprawstwa i poczuciem własnych wartości. Jak ja mam wyjątkowo poczucie wysokie własnej wartości, to też może to owocować na przykład tym, że nie jestem wcale chętny do empatycznego myślenia, do pomocy innym. Uważam, że to jest wszystkich wina dookoła i powinni na mnie zagrywać, mi będzie łatwiej, w tym mnie jest w ogóle w życiu trudniej. No to jest zawsze tak z cechami. Ale co warto podkreślić, zaraz już wiem, że wziąłeś wdech, to nie zmarnuj go, bo warto powiedzieć o tym i trzeba powiedzieć o o tym, że część z nas tak nie ma. Na mm -hmm. przykład nie ma wysokiego poczucia własnych wartości, nie ma optymizmu, nie ma czegokolwiek, jakiejkolwiek cechy. Nie szkodzi. Wygląda na to, że zgodnie że z myśleniem akademickim to jest do nauczenia się. To jest tak jak porównanie jest takie, powiedziałeś, że tutaj też takie o zdrowiu fizycznym i tak dalej. W zasadzie każda inteligentna osoba. Dba o swoje zdrowe fizyczne i mniej więcej ogarnia, że gdybyś na przykład, ty wyglądasz taką osobę, no na żywo lepiej na pewno niż na Instagramie, wyjątkowo. E, w każdym razie, jakby ci ktoś poprosił, żebyś zrobiła ileś pompek, to ileś zrobisz. Nie wiem, ile to tam będzie. Ale gdyby ktoś powiedział, czy zrobisz naraz dwa razy więcej, to powiesz, że pewnie nie. No i to jest prawda, myślenie rozsądne, ale nie musisz mieć w głowie myślenia, że żeby nie wiem, co nie zrobisz. Możesz mieć myślenie na przykład, że jak poćwiczysz, to zrobisz. Mhm. Albo jak za dwa miesiące zrobisz, albo za pół roku zrobisz. Dobra. Teraz to jest osobista sprawa, zakładamy się o 2 miliony, że zrobię dwa razy tyle. Nie, to rzucasz wszystko, nie nagrywasz podcastów, tylko jedziesz tam pompki, sterydy, Codziennie. nie wiem co tam inne rzeczy. Nieważne czy to jest zdrowe, czy nie, to tak jak ludzie czasami chcą schudnąć, żeby na ślubie dobrze wyglądać, a potem fum, wracamy do tej samej wagi, albo że nie, albo wszystko rzucamy. Teraz nieważne, że jestem wściekła, głodna, odwodniona, ale jedno zdjęcie ślubne zostanie zrobione, a potem Bez Świnka rzecz, atakuje, masz. dokładnie, tak, i się wbija w trufle i jest pozamiatane. No! To to jest to myślenie, o które nam chodzi, że z umysłem nie mamy tej intuicji. Najczęściej myślimy, że jak człowiek jest jakoś zbudowany, to już taki umrze. Ja ty jestem ham, i co mi pani zrobisz? A ja jestem introwertywny, a ja jestem. Ja to nie lubię ćwiczeń, a ja to jak mi ktoś przypomni o dzieciństwie, to od razu płaczę. Nie, takie mamy różne rzeczy. Z umysłem jest dokładnie to samo, co z elementami ćwiczeń fizycznych. Czyli właściwie warto pracować nad tym, i to jest najprostszy sposób, żeby ćwiczyć ześlizgiwanie się z myśli, które powodują, że jesteśmy gorszymi ludźmi, mm -hmm. do myśli, które są lepsze. Czyli na przykład, że nie, nie zrobię pompek, tylko jeszcze nie zrobię pompek. Albo jestem złym architektem, do, czyli takiego zafiksowanego myślenia, że ja cały jestem zły zawsze od rana do wieczora, do myślenia na przykład, źle mi wyszedł ten projekt, ale w ogóle to nie wiadomo, jakim jestem architektem. Czasami lepiej, czasami gorzej. I poprawianie się w głowie na początku, ale cierpliwe i żmudne, może zaowocować tym i prawdopodobnie zaowocuje, bo jak powiedzieliśmy, myślenie o tym, że człowiek jest zafiksowany mentalnie, jest nieprawdziwe z dzisiejszej perspektywy wiedzy akademickiej. Ono jest nie tylko nieprzyjemne i szkodliwe, ale nieprawdziwe. Bo oczywiście. Kończąc już tę wypowiedź, ale chociaż masz jedno pytanie, jedno to pytanie mamy czas. Mam no, no, dokładnie. To znowu nie ma osób, które myślą o sobie realistycznie, właściwie. Trudno takie namierzyć. Osoby, które uznajemy za zdrowe, na przykład jeśli chodzi o ich wizerunek ciała, widzą się jako wyższe i szczuplejsze. Tylko nam to po prostu nie przeszkadza, bo jak. Właściwie, jeżeli ta percepcja siebie ma być kopnięta, to nam pasuje w tę lepszą stronę. Mm -hmm. nie? Natomiast osoby, które uważają się za nie takie jak trzeba, najczęściej tęższe czy więcej ważące, widzą się gorzej niż są normalnie. Więc właściwie chodzi o to, żeby się kopnąć na tę stronę, która będzie w społecznie akceptowalny sposób walnięta. Nie? Czyli taka, że. Ja po prostu jestem, no tak, aż dobrze, żeby wyglądać. A inni patrzę a słyszę, że okej, okay, no ludzik jak ludzik, nie idzie, ale my czekaj, patrz tak na siebie, nie no, zawsze dobrze wyglądam, ale teraz Ale jak dzisiaj tak, to, dzisiaj przesadziła. to dokładnie. Nie? Ja się no. bardzo cieszę, że przygotowałam właśnie jedno pytanie. Tak chciałam mądrze wybrać to jedno pytanie, bo wiedziałam, że z tobą to, to jedno <laughs> pytanie maksymalnie. I zastanawiam się, gdzie w tej całej układance y, pewność siebie, y, czyli poczucie własnej wartości, ten optymizm. I, i radzenie sobie z tymi wyzwaniami. Gdzie jest to zaufanie do siebie? Czy my musimy mieć trochę tego zaufania, żeby podejmować te wyzwania? Gdzie byś umiejscowił to, to zaufanie? Zaufanie do siebie jest na przykład z tego... Może zaufanie do siebie... Daj, dam ci przykład. Ktoś przychodzi do terapeuty i mówi tak. Wie pani co? No ja mogę się tego wszystkiego podjąć. To wszystko jedno, co to będzie za praca nad sobą fizyczna, mentalna, jedzeniowa, inna ale ja się boję, że ja nie dam rady. I wtedy na przykład terapeuta pyta tak, no to co pani wtedy zrobi? Jest takie ćwiczenie terapeutyczne, co się najgorszego stanie, mm -hmm. jak coś tam, i potem co się najgorsze. I ta osoba mówi, nie wiem. No to ten terapeuta drążek zaciekawiony mówi tak, choć nie powinien być zaciekawiony, gdyż jest transparentny. No ale wymsknęło mu się. Jak to pani nie wie? No nie wiem, to nigdy się pani nic nie udało? A pani mm -hmm. mówi, to nie pamiętam. Ale tak, żeby jakaś porażka w sumie nie. I może się okazać, no wiadomo, że każdemu się w życiu coś nie udało, ale percepcja, działanie to zupełnie co innego w psychologii. Może, mogło być tak, że ta osoba miała takich karlingowych rodziców, którzy nie przygotowują dziecka do drogi, tylko drogę do dziecka. Czyli, czyli hmm. wszystko przed nią pozamiatali. Jak miała złe oceny? To szli do, do szkoły czy do pracy, potem dyskutować z przełożonym albo z nauczycielem, żeby ocena została poprawiona, bo przecież moje dziecko zasługuje na szóstkę. I jak się coś przydarzyło złego, to to dziecko, na przykład nie wiem, chłopak ją rzucił, albo dziewczyna ją rzuciła, albo cokolwiek się zadziało, to ta osoba siadała z mamą, i mama jej pruła, na przykład czytata taką narrację, nie szkodzi, nic się nie stało, żeby ona nie mogła sama zostać z tym, że coś się zadziało i miała sama z tego wychodzić. Tylko cały czas było jej mówione, co ona ma o tym myśleć. I w końcu przez tę przyjętą narrację, nie ma żadnych narzędzi, żeby sobie poradzić z porażką. Czyli można powiedzieć, że nie ma do siebie zaufania. Czyli że się boi, że jak się tak, jakbyś miała, jak z partnerem, nie? Wiesz, że partner miły jest sympatyczny, ale jak pojedziecie do Bangladeszu jechać przez pustynię, wiesz, że jak się opona zepsuje, to najpierw trzeba będzie reanimować jego. A potem dopiero naprawiać oponę, bo on będzie biegał z podniesionymi rękami i wrzeszczał, tak? To to jest zaufanie do osoby. My musimy osób, którym ufamy lubić. Możemy ich też No i właśnie tutaj lubić. się pojawia ten problem, bo ja mam takie wrażenie, pracując z kobietami, które mają wiele nieudanych prób odchudzania ze sobą. Brakuje im trochę takiego poczucia skuteczności i obawiają się podjąć kolejną próbę, bo im się wydaje, że to im się nie uda. I mam takie wrażenie, że wszystkich dookoła traktują super, tylko nie siebie, i że tej sympatii im do siebie brakuje. Statystycznie my w ogóle mamy więcej życzliwości dla innych niż dla siebie. Więc jeżeli ktoś ma więcej życzliwości dla siebie niż dla innych, to wręcz uważamy, że to jest chorobliwe. Człowiek innym ludziom, wbrew pozorom, więcej wybacza niż, więcej wybacza niż sobie. Co jest zaskakujące, bo my najczęściej myślimy, że jak człowiek się taką samomiłością napełnia, no to jemu... Ale normalni ludzie raczej uważają, że to innych bardziej stać na błędy, a ja sobie trochę jednak gumkę muszę ścisnąć. Dlaczego tak uważamy? Dlaczego my w ogóle jesteśmy wobec siebie tacy wredni? Nie potrafię wredni. odpowiedzieć na to pytanie. To nie jest wredność, bo. Czasem jesteśmy, tak sobie dowalamy, okay. że ale to spierdzieliłam. Jakby moja wina, pomimo tego, że nie wiem, jakieś okoliczności były takie, a nie inne, no, a my sobie dowalamy. Ale też, też nie potrafię odpowiedzieć bezpośrednio na to, na to pytanie, bo pewnie przyczyn jest wiele. Ktoś ci tak mówił oraz usłyszałaś, uwierzyłaś, zadziałało, bo jak mówiłaś, ale spierdzieliłam, to ktoś cię ratował całe życie, a teraz już cię nie ratuje i to przestało działać. No ta strategia skądś się bierze jako strategia krótkoterminowo efektywna i wtedy się rozpracowuje. W jednych terapiach docierasz do głębi, próbujesz mhm. rozgryźć skąd to się wzięło, a drugie mają to w nosie, mówią fajnie, nie, że myślisz, ale to jest nieskuteczne, myśl co innego. A ty mówisz, ale ja myślę to. No, tak myślisz to, to równie dobrze, możesz myśleć co innego. Po prostu trenujmy, Jezus Maria. Nie róbmy scen. Trik polega na tym, że nam jest zawsze potrzebna uważność. Czyli ja muszę wiedzieć, co mi przyszło do głowy, ale nie wszystkim się muszę zajmować. Że emocje są bardziej, tak się elegancko mówi, jak latarnia morska. My na nią mamy uwzględnić ją w kursie, a nie na nią płynąć. Czyli jak mi się pojawia taka myśl, na przykład taka, taki krytyk, który mówi, jesteś do niczego, to ja mogę, widząc to, bo nagle czuję oczywiście, że mi gorzej. To jest taki pierwszy strzał, że czujesz, że coś jest nie tak. To jest, powiedzielibyśmy, emocja. A potem dopiero interpretuję to w uczucie. Zastanawiam się, co to znaczy. To znaczy, że jestem do niczego. I moja trzecia myśl jest taka: naprawdę? To na tyle cię stać? To tak, to, to ma ze wstydu, ja mam być lepszą osobą teraz? Nie możesz jakiegoś lepszego pomysłu, na przykład życzliwego, jakiegoś takiego sympatycznego, coś okay. co spowoduje, że jeszcze raz spróbuję, albo że się przyjrzymy, gdzie jest moja wina, a gdzie nie. No weź się, postaraj po prostu na następny raz. Nie? I na przykład e, el, to nie Elisabeth Langer bada, tylko bada to pani, która się zajmuje, e, nauczycielka wymienionej wcześniej, i Kram. Która bada zafiksowany mindset, to ona mówi, że to jest pierwsza czynność, którą warto zrobić, że z tego swego wewnętrznego krytyka tak na niego trochę patrzeć pobłażająco, po bo on jest tępy bardzo często. się pojawia, "A wszyscy umrzemy, a ty jesteś do dupy, nie? Może no, naprawdę? To to jest twoja konkluzja. 40 ileś lat żyjesz, 30 pary to tyle, na tyle cię stać? Weź. Po nie rób trzody, usiądź, przemyśl, coś takiego pomyśl, żebyśmy coś z tym mogli zrobić, a nie po prostu z takimi akcjami, nie? Więc dlatego też często w niektórych terapiach się zwraca uwagę klientowi od tego się zaczyna, czy pacjentowi, żeby mówić jakaś część mnie, a nie ja. Mm, jakaś część fajne. mnie wyszła i mi powiedziała, że jestem coś tam. A druga część mnie mówi, weź, oczadziałeś, oczadziałaś. No, po prostu to dlatego, że po pierwsze ze wstydu nikt się nie stał lepszym człowiekiem, to jest pierwsza sprawa, a po drugie, my potrzebujemy uważności na błędy, bo potrzebujemy jej tylko tyle, żeby zobaczyć, że coś się stało i od razu się zacząć zastanawiać nad sytuacją. Myślenie nad sobą nie ma za dużego sensu. Dlaczego ja? Czy zawsze tak będzie w moim życiu? Czy coś tam? To są pytania, na które nie ma żadnej logicznej odpowiedzi ani sensownej. Ale co mogę zrobić następnym razem? Co mogę zrobić tym razem? Jak to potraktować? Jaka myśl byłaby lepsza od tego? Tak. Zasadniczo, jeżeli pojawiają się takie myśli, przy, po których my przez długi czas czujemy się źle, to one prawdopodobnie nie są budujące. One są do zrobienia z nimi czegoś. Bo my nie potrzebujemy takich myśli, żeby się stać lepszymi ludźmi. My potrzebujemy robić coś z sytuacją, żeby stać się lepszymi ludźmi. I uważność jest potrzebna po to, żebym ja wiedział, że to mi przyszło do głowy, zobaczył, czy to ma rację i co ja powinienem z tym zrobić i tyle. Mm -hmm. A skąd my mamy brać tę uważność? Bo ym, ja nie wiem, czy. czy... Znasz talenty Galupa, ale ja mam taki talent, który się nazywa y, intelekt jako drugi i ja zawsze dużo rzeczy rozkminiałam i bardzo dużo rzeczy Super. Do, do mojej głowy przychodziło i nad wszystkim się zastanawiałam i mi się wydawało, że wszyscy tak mają, na przykład patrzyłam na panią w sklepie, w supermarkecie, która nie wyglądała na szczęśliwą i się zastanawiałam, jak ona może tak pracować, ja tak nie chcę pracować, ja bym wolała tak albo inaczej. I nie mogłam wielu rzeczy zrozumieć, i od, i od małego dziecka też kwestionowałam chodzenie do kościoła. Ale po co my tam chodzimy, jakby? Ale przecież kto mi udowodni, że ten ba Pan Bóg tam rzeczywiście gdzieś tam istnieje. No i wydaje mi się, że ja przez to jakąś taką uważność na swoje myśli miałam, i mi się wydawało, że każdy tak ma, tylko tego nie wykorzystuje. Ym, czy właśnie rzeczywiście niektóre osoby tak sobie płyną i nawet nie chcą zauważać tych myśli, i czy można w jakiś sposób, nie wiem, medytacją. Tę uważność na myśli jakoś zbudować. Medytacja ma tego pecha, tak, odpowiedź na wszystkie pytania brzmi: tak? A, a o to, że wszyscy tak mają, nie wiem, czy było takie pytanie, nie, nie mają tak wszyscy, bo nie potrzeba. Nawet jak ci w talentach galupa, który umówmy się z kijkiem na piasku, równie dobrze mogłoby być prawie horoskopy sprawdzać, u, u, u podstaw myślenia racjonalnego są emocje. Bez nich w ogóle nie ma myślenia, niestety. Ale to nie tak, że nas emocje wiozą. Natomiast my najczęściej i tak dokonujemy wyborów emocjonalnych, i bez emocjonalności w ogóle nie byłoby racjonalnego myślenia. Przynajmniej tak mówi teoria na dzisiaj. Te, te emocje leżą w ogóle u podstaw świadomości. Jakby je od, odłączyć to bardzo trudno by było funkcjonować w ogóle, cokolwiek zrobić, już nie mówiąc o wyborze jakichś rzeczy typu jedzenia i śniadanie. Więc nawet jak się uważasz za osobę intelektualną, no to i tak prawdopodobnie emocjonalnie wiele decyzji podejmujesz, żeby nie powiedzieć prawie wszystkie. Więc nie ma się co za specjalnie tak dodefiniowywać, już nie mówiąc, że trzeba te, tego zmienić. Ale niektóre osoby rzeczywiście tak nie mają. Czy to się da wyczuć? Tak. dlatego że ten impuls emocjonalny, ta, ta emocja to jest tylko jeden z elementów tego, co się z nami dzieje. Czyli ja coś w sobie czuję. Na przykład, że mi ciepło, albo że mi ręce drętwieją, albo że mnie ściska w dołku. I drugi element, jak mówi badaczka tego, tego zjawiska, to jest to, jak my to nazwiemy. Co to jest we mnie? I ty na początku zaczęłaś tę rozmowę. Nie wiem, czy się denerwuje, czy ekscytuje, tak? To jest mhm. dokładnie ta kwestia, że ja coś w sobie czuję. I teraz próbuję ogarnąć, co to się stało tej hmm. dookoła, tak? To było kiedyś takie badanie, nie będę całego przytaczał, ale że studenci przechodzili przez most i podchodziła do nich bardzo ładna badaczka i dawała im test, I, a ten most był wiszącym mostem nad przepaścią. I studenci się w niej zakochiwali, ponieważ jak na nią patrzyli, a czuli, że im gorąco i łomocze serce, to myśleli, że dlatego, że ona im się tak bardzo podoba. Nie uwzględniając warunków otoczenia w ogóle, że jak człowiek stoi na wiszącym moście, no to po prostu fabrycznie się stresuje, mhm. bo raczej ludzie normalnie się nie czują na moście linowym, który się buja. Już nie mówiąc o tym, że pewnie i ta badaczka trochę się pietrała i miała tam rozszerzone źrenice, a my na takie rzeczy zwracamy uwagę. W związku z tym to, co my nazwiemy, jak my uznamy, co, co, co to dla nas znaczy i co mamy z tym zrobić, to jest zupełnie inna historia i to często bierzemy na rozum. Czyli my potrzebujemy kontaktu ze swoimi emocjami, ale bez przesady. Wiedzieć co się tam dzieje, mm -hmm. ale nie wiercić w tym bez końca, bo część z nich jest tępa. Część z nich jest kompletnie bezużyteczna. Układ zapamiętujący mm, wrażenia emocjonalne nie jest jakiś super zborny. Możecie potrącić samochód na ulicy i od tej pory będziesz chyba wychodzić do miasta. No weź, no to jest przecież głupie, nie? Albo wychodzisz do przemówienia publicznego i boisz się tak, jak niektórzy ludzie deklarują, że woleliby, żeby ich ciężarówka potrąciła. No naprawdę? No co ci się może stać, jak wyszłaś na środek, nie? No tam najwyżej możesz wyjść jak kupa. No trudno, no to pójdziesz do domu, ludzie zapomną najczęściej, albo będą ci współczuli, tak. to może część nawet ale ten, ten strach paniczny jest bez sensu. Dlatego emocje są dobre jako taki wskaźnik, coś mi pasuje, coś mi nie pasuje, tu się dobrze czuję, jak coś jesz, bardzo użyteczne. Jak. Często się w medycynie chińskiej takie pojawiają teksty o tym, czy mogę pić kawę na czczo? Jak pani się dobrze czuje, to pani może, jak pani się źle czuje, to nie może. To jest bardzo ważne, jak się człowiek czuje po jedzeniu, bo ja się mogę dowiedzieć na przykład, że groszek jest dobry, ale jak mnie brzuch boli, no to co? Mam jeść groszek? No nie będę go jadł, no bo mnie brzuch boli, no to sobie muszę poszukać czegoś innego. Nie, bo groszek najlepszy na coś tam. Dlatego się tak ładnie mówi: najlepsza ta dieta, w cysłowie, którą ją stosujesz, i najlepsze te ćwiczenia, które robisz. A nie, ja się dowiem, że najlepsze ćwiczenia to biegi długodystansowe ale czuję, że mi się tort z pierwszej komunii cofa, bo nienawidzę biegów długodystansowych, nie? Więc zamiast szukać czegoś, co mi będzie pasowało, to ja próbuję piłować to, co było napisane gdzieś tam na Instagramie, czy w innym jakimś losowym miejscu, że to jest najlepsze na coś tam, nie? I... I, I dlatego to, to jest to zaufanie do siebie, że to ze mnie wychodzi, ja tego nie przekopię. Nie, lubię rzeczy niektóre drugich nie lubię, ale bez przesady z kopaniem i zwierceniem sobie korbą we flakach. Intuicja, bo ona się pojawiła na naszym początku, i też ją rozbierzmy, czyli takie patrzę i wiem. To jest dobre dla bardzo wąskiego zakresu zjawisk. Intuicja się sprawdza, kiedy bodziec jest powtarzalny, środowisko jest przez nas nieźle ogarnięte, bo mamy doświadczenie i łatwo nam ocenić efekt naszego działania. To wtedy intuicja sprawnie się uczy. Na skąd to? my mamy tę e, intuicję w ogóle? To jest nieświadome uczenie po prostu. To ona, ona jakbyś na przykład nakręcała śrubki, odbiła piłkę do koszykówki itd., itd. to intuicja łapie takie rzeczy, ale jak, jak widzę kogoś pierwszy raz w życiu i próbuję intuicyjnie wykminić, czy on jest godny zaufania, czy mm -hmm. nie, no to to jest jazda w ścianę, bo ja nie mam skąd tego wiedzieć. Oczywiście możemy sobie napisać esej o tym, jak to wchodzę w kontakt z polem. I biorę tę wiedzę z takiego jakiegoś tam pola mentalnego. Może to nawet jest i prawda, ale nie ma jak tego zbadać. No, nauka tego nie potwierdza. Intuicja raczej produkuje wynik nawet wtedy, kiedy nie ma danych. To jest jej wielka wada. Intuicja po prostu nie ma wątpliwości. Więc nas to strasznie jara, mhm. że wolisz co to, a serce co ci mówi, to wolę. Ale w sumie to serce to no, skąd ono ma wiedzieć? Znaczy, mówi, co wolę. E, tu warto powiedzieć na marginesie, nie wgłębiając się, że. Emocje zdecydowane są bardzo tępe. One są półślepe, one są po to, żebyśmy coś zrobili, żebyśmy podjęli działanie. Na przykład, emocjonalna część empatii jest po to, żebyśmy coś zrobili. Gdyby jej nie było, to byśmy nikomu nie pomogli, na przykład w nagłym przypadku. Natomiast ambiwalencja, czyli takie, że mam jednocześnie emocję pozytywną i negatywną, to jest zawsze taka emocja, która poszukuje edukacji. Czyli ja się muszę jeszcze więcej dowiedzieć, żeby mnie przebalastowało w którąś stronę. Czyli też ja, no ja nie wiem, ja nie wiem. Ja to nie wiem, ci tak powiem, no. ja nie wiem. To, to jest bez sensu. Znaczy, można się zająć czym innym, tam ziemniaki obrać czy coś takiego, bo siedzenie i mówienie ja nie wiem, to też z nas nie wiadomo czego nie wykopie. Ale można porozmawiać, przeczytać, czy to właśnie nie lepiej coś tak właśnie z tym zrobić? Bo ja właśnie mam takie przeświadczenie, że moja intuicja jest świetna, że w ogóle moja no intuicja słuchaj, się nie, nie myli. No po to jest. E, I zastanawiam się, czy ja mam po prostu w życiu więcej szczęścia e, niż rozumu, I, i wiele razy słucham się tej mojej intuicji. I robię te wszystkie rzeczy. Czasem coś nie wyjdzie, ale wydaje mi się, że ja ignoruję po prostu te porażki. Tak. I mam tylko te, ten fokus na te rzeczy, które, które są fajne i które wychodzą, a resztę po prostu y, wypieram. Tak, no nie znam cię prywatnie, więc nie wiem, co tam się dzieje u ciebie. A, Dobrze ale, jest w sumie, ale, fajne mam życie. Ale, ale powodów może być wiele. Na przykład to, że ty wiele próbujesz. Czyli jak mówi stara zasada. Pracuj tam, gdzie ci żre, znaczy idź w kierunku, w którym ci żre, ale pracuj tam ciężko. To by wskazywało na fakt, że jeżeli wielokrotnie podejmujesz wysiłki, no to w końcu siłą rzeczy zacznie ci wychodzić, bo krócej leżysz na podłodze i beczysz. Mhm. My jesteśmy bardzo dobrzy w poprawianiu, a bardzo niedobrzy w planowaniu długoterminowym. Ale jest też całkiem spora grupa ludzi, o których mówimy, że mają talent. I one tak potocznie, a talent w jednej z definicji ma część definicji taką, że to jest coś, co robisz, a jak ci nie wychodzi, to ci nie przeszkadza. I w związku z tym świadczyłoby na przykład to o tym, że ty robisz coś, co jak ci się noga powinie, to ci nie szkodzi. Mówisz, o, obaliłam się, no trudno, wstajesz i robisz dalej. Tak? Czyli mm -hmm. nie przykładasz do tego zbyt wielkiej wagi, od tego zakładaliśmy. To też jest całkiem niezły patent. E, intuicja nie ma wątpliwości, w związku z tym ona będzie podejmowała decyzję bez wątpliwości. To jest jak na wróżbach Andrzejkowych, nie? że tam wychodzi ci z wosku i na rozum nie wiesz, ale serce ci mówi, że to Tomek, nie? czy to jakiś tam Krystian, czy ktokolwiek inny. To, to właśnie intuicja tak działa. Więc ona bez cudów, ale ogólnie w życiu, życie szanuje proaktywnych. Jeżeli ktoś w ogóle dużo próbuje i często próbuje i wielokrotnie, to znacznie zwiększa prawdopodobieństwo, że coś się zadzieje. To czemu ludzie nie próbują? Jakby, czy tam jest strach? Bo czy właśnie to jest pierwszy brak... krok do porażki, no. A, no, jak no jak właśnie, Homer czy, właśnie czy właśnie to jest brak tego zaufania do siebie, czy, czy to jest właśnie strach e, przed porażką? Różnie. Eee, znowu nie ma jednej odpowiedzi. W sumie jest odpowiedź, że nie wiadomo, każdy ma jakieś swoje podejście. Wielu osobom jest łatwiej, bo tak wyrosła. Wytłumaczono im na przykład. Jednym z przyczyn jest taka, że ktoś daje pozorną samodzielność dziecku, jak jest małe. Czyli mówi, no tylko ubierz się. W co się mało mam ubrać? No w co chcesz się ubierzesz. Jesteś duża, naprawdę. Ty już ale chyba wiesz, w to? co się obierze. Co ty na no, nałożyłaś? No, no dokładnie, więc niby mogłaś wybrać, ale za każdym razem jak spróbujesz sama, to dostajesz plombę. No więc się uczysz, żeby nie próbować, bo niestety. Druga sprawa jest taka, że wiele osób mierzy nisko. Jak mówi Michał Anioł, nie jest problemem to, że mierzysz wysoko i ci nie wyjdzie, tylko że nisko i ci wyjdzie. I robi się wygodnie. I hmm. wtedy takie ja przeżywające bardzo się wcieszy. Jest w porządku, ciepło w pupę, właściwie nie ma o czym mówić, nie ma, bardzo jest fajnie. Zamiast na przykład zastanawiania się nad tym, że życie dobrze przeżyte, to jednak takie, że guma jest w nim napięta trochę, czyli ja szukam cały czas jakoś. Oprócz tego, że jestem z siebie zadowolony, tego nie powiedzieliśmy, nie rozwodźmy się może za długo, ale trzeba powiedzieć, że w ogóle punkt wyjścia do pracy nad sobą jest od zadowolenia, czyli jestem całkiem w porządku, jak na sytuację, w której się znalazłam w życiu. A teraz spróbujmy jeszcze trochę podciągnąć. Raczej nie jestem kupą, mhm. ale jak trochę się dźwignę, to może będę mniejszą kupą albo polukrowaną, albo z czymś tam. Tak? Co często się zdarza w takiej narracji. Zobacz, jak wygląda twoje życie, i teraz przenieś je o 10 lat do przodu, i znowu będziesz w tym samym szambie, co jesteś. Zobacz, jak to wygląda. Jesteś do niczego, zabierz się wreszcie do roboty. To nie jest narracja, która jest motywującą do pracy. Wstyd chyba w ogóle nie jest jakby dobrym e, miejscem, raczej duma. Widzisz, to jest znowu głębokie pytanie, bo to tak jak z tą medytacją. Wstyd jest bardzo użyteczny. Wstyd jest narzędziem kontroli społecznej, bardzo użytecznym. Bo my byśmy nie chcieli się wstydzić za siebie, ale żeby inni się za siebie wstydzili, to byśmy jednak chcieli. Nie? Bo jak wszyscy przestaną się za siebie wstydzić, to to dopiero pojedzie. Więc tak jak z każdą emocją, to on ma swoje miejsce. Wstyd jest czymś, tylko, że problem ze wstydem jest taki, że jak go rozbieramy w takiej semantyce psychologicznej, wstyd to jest uważanie, że ja jestem nie taki, a wina jest poczuciem, że coś źle zrobiłem. I wina jest bardziej użyteczna, bo my możemy z nią pracować. Ja mogę na przykład przejąć winę na siebie, przepraszając kogoś. Ta osoba uważa, że to była jej wina, ją przepraszam, czyli wyraźnie biorę, biorę tę winę na siebie. Ale jak ktoś się wstydzi. To jest to pretekst do rozmowy z nim albo do rozmowy ze sobą, bo może się okazać, że ta osoba się uważa, że jest cała nie taka. No, cały nie taki to nikt nie jest, umówmy się. To jest po prostu wygodne stwierdzenie, żeby się wszyscy odczepili, plus ja. Od I już, nie tak, i już nic nie robić. Tak, że już nic nie czarować, no bo jak taki jestem, no to co mogę zrobić? No i znowu wracamy do początku, że niestety akademicka prawda jest taka, że każdy może się trochę podciągnąć. Nie gigantycznie, ale o trochę. I mózg jest neuroplastyczny, i mięśnie, i ścięgna, i tradycje żywieniowe. Ludzie mówią, nie, ja muszę wypić szklankę koli dziennie, tego mi już pani nie odbierze. A potem rok później przychodzą, i mówią, jak ja mogłam tak myśleć w ogóle, nie? W ogóle nie piję koli od roku i nie wiem, jak to się stało. To w ogóle, jak ja mogłam myśleć, że to jest część mojej tożsamości, że ja muszę zajarać, albo że wieczorem codziennie muszę się wina napić, nie? No więc jesteśmy o wiele bardziej plastyczni, niż byśmy myśleli. I um, i dlatego z tą winą i wstydem też to tak wygląda. Że one ma sw mają swoje miejsce i są użytecznymi emocjami, nieprzyjemnymi na pewno, ale dobrymi. Mhm. Tak byśmy powiedzieli. Tak? Czy trzeba na nie zwracać uwagę? To ja się zastanawiam, jakbyśmy chcieli tak. Może coś, nie wiem, czy podpowiedzieć, to jest dobre słowo. Tym osobom, które są w miejscu takiego wstydu i totalnego niezadowolenia z siebie i uważają, że ani, ani tam optymizmu już nie ma, poczucie własnej wartości jest bardzo nisko i, i wszędzie widzą porażki, to jak w ogóle się z tego dźwignąć, jak nie ma tego pozytywnego w ogóle myślenia, które by pozwoliło zrobić ten krok do przodu? Chciałem, bo odpowiedź jest na to akurat bardzo prosta. E, natomiast jeszcze. W... No dobrze, to zacznijmy od tego. Leki. Leki Justyna. Medytacja ci pomoże za jakiś czas, reszta ci pomoże nie wiadomo kiedy. Tu nie. Leki mają swoją wadę i mają swoją zaletę. Ich wadą jest to, że leki nie powodują neuroplastyczności mózgu. Czyli ty nie nabierasz dobrych nawyków od tego, że bierzesz leki, ale zaczynasz wątpić, czy jesteś do końca do niczego. I to jest bardzo użyteczne. Mm. Dlatego, że jak już cię przepchnie w tę granicę wątpliwości, przynajmniej jak się tej na przykład serotoniny zrobi więcej, bo teraz opowiadamy o drastycznych sytuacjach, jak ktoś naprawdę nie może, to, to tak. To wtedy zaczynasz napierać nowych nawyków, idziesz na przykład do dietetyka, zaczynasz odwiedzać jakieś miejsca, gdzie można poćwiczyć, szukać swoich ćwiczeń. Więc wątpliwość jest punktem wyjścia do naszej pracy. Nie chcemy tej wątpliwości, jeżeli myślimy o sobie dobrze, ale jeśli naprawdę czujemy, że już nawet nie ma czym oddychać, tak nas szambo przykryło, to tu nie za specjalnie jest na co czekać. Psychiatra, on diagnozuje, bo to lekarz, pamiętajmy, leki, zaczynasz mieć wątpliwości po dwóch tygodniach. W tym czasie prawdopodobnie pójdziesz na terapię, bo ter i, i terapeuta ci pomoże zwątpić, że jednak nie jesteś do końca do niczego. I wtedy, jak się wrzucisz na tory i okazuje się, że zrobić się z głową to samo, co z mięśniami, czyli w efekcie pracy zacznie ci się na przykład internalizować, że masz poczucie sprawstwa i że jesteś osobą, która może coś zrobić, to sobie odstawiasz leki i reszta jedzie. Ale bez medytowania i czekania na iluminację, bo to strasznie długo. Hmm. Drugi problem jest taki, i my się wokół niego kręcimy, i bardzo, wa warto o tym powiedzieć, Richard Weizman o tym mówi, że jest wiele osób, które używają złych sposobów. Instagram jest pełen osób, które mają, którym się ulewa demagogia. Demagogia to jest coś takiego, właściwie, boże bliżej prawdy byłoby powiedzenie herezja, że przeczytałem jedno zdanie i z tego ekstrapoluję cały sposób na terapię. Nie wiem, co mogłem przeczytać. Jedno zdanie przeczytałem na przykład. Jak ktoś nie ma witaminy D, to powinien suplementować. W sumie wygląda jak coś, co jest logiczne. Niestety badania pokazują, że niektórzy nie mają witaminy D i suplementowanie nic im nie daje kompletnie. Więc jak ktoś nie ma witaminy D, to powinien przede wszystkim, tak jak z każdym innym deficytem, iść do lekarza i sprawdzić, co mu pomoże, a nie. Robić do tego całą terapię. Sieć na słońcu jeść, bo ci na pewno pomoże. Nie wiadomo. Organizm jest skomplikowanym systemem. Nie można brać jednej rzeczy, mhm. powiedzieć na przykład będziesz szybciej spalać, będziesz piłkawę. A jak ktoś ma rozwalone nerki, no to nie jest to dobry sposób. Albo jakieś makrodawki witaminy C. Albo nagle sobie przypomniał kiszonki. Brzuch go boli, skręca go po prostu szampan z tyłka, ale nieważne, bo kiszonki ja muszę jeść i tak dalej. Więc to nie są proste, że to nie jest kurna, prosta sprawa, jak powiedział Antoni Piechniczek. W związku z tym ta demagogia powoduje, istniejąca na przykład na Instagramie i w takich różnych miejscach, czyli wypowiadanie się bez sprawdzania samego siebie, albo pisanie i produkowanie takich treści. W Wielkiej Brytanii zrobiono badanie na temat diety celebrytów, czyli tego, co pokazują, co jedzą. Więc wyobraź sobie, że od 75 do 90% potraw, które pokazują, nie przeszłoby testów brytyjskiej organizacji, która daje atesty na diety i żywienie. Więc to, jest to, to wygląda jakby było fajne, bo tam jest namieszane jakieś bowle i dołożone do tego oleje i w inne historie napchane. Super ekstra, ale tam połowy rzeczy nie ma. Albo jest na przykład prawie sam cukier albo coś takiego, nie? bo w, w sumie w smoothie wchłoniesz wszystko. Nie? Jakbyś miała zjeść owoce, to zjesz dwa, w Smoothie zjesz 17. No i to wszystko niby wygląda jak super zdrowe, ale nie jest. Tak jak masz wziąć dwie tabletki, to na przykład jest zdrowe. Jak weźmiesz 11, to już przestaje, nie? więc cukier jednak, cukier. I... I, I to powoduje, że ludzie stosując złe sposoby, jak mówi Richard mhm. Wiseman, zaczynają nabierać przekonania, że jeżeli ja coś robię i to nie działa, to ja jestem do niczego to jak spróbować po raz kolejny. W sensie trzeba mieć nastawienie w głowie, że Leki dam sobie 10 tak. prób. Ale nawet jak już ktoś już za zaczął tak. wątpić i już próbuje, to trzeba pamiętać o tym, że to nie ja jestem beznadziejna, tylko ta metoda. Tak, prawdopodobnie tak jest. Znaczy my wiemy, że jak ludzie na przykład nie wiem, będą na deficycie kalorycznym, to schudną. No, brzmi to dość logicznie. Ale jak ja jestem i nie chudnę, to, to jest podejrzane. To nie jest, o, ja to nie chudnę, Bóg nie chce, żebym schudła albo schudł. To nie będę już próbował, nie położę się i ulegnę biodegradacji. Znaczy, sposób jest zły, a nie ja. To jest tak samo jak zrzucaniem palenia. Ja zrzucam palenie, ale po tygodniu wie, dobra, muszę zajarać, bo się tak zdenerwowałem, że niestety. Także przepraszam. Ja nie myślę od tego, o, zajarałem, wszystko koniec, już będę jarał do końca, że wiem, teraz będę więcej jarał, żeby się ukarać za to, nie? Nie, tylko mówię tak, raz zajarałem, bo nie wytrzymałem. No trudno, fail, spróbujmy jeszcze raz. Teraz inaczej. Tam plasterki, guma, terapia, obłowić się wiedzą i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, jak szukamy początku, czyli szukać sposobów, które są dobre ekspertów, którzy są dobrzy, uznani, a nie na przykład mają wielu followersów, bo to hmm. nie tylko to, o tym świadczy, ktoś jest, czy ktoś jest dobry. Którzy znają badania na przykład, jakie są. A badania są czasem takie, że coś poprawia nastrój, ale na przykład o 3%. To jest duży ból, bo jak ludzie myślą, że jedzenie kakao albo burrito z koca wieczorem po, po, pociągnie im jakość życia o 40%, to kończą gorzej niż zaczęli. Nie ma takich efektów niestety. To wszystko poprawia o troszkę. Takie mrówcze ziarenka to są. Więc lepiej zakładać, że wszystko po troszeczku. Trochę lepiej będę ja, trochę lepiej się będę ruszał, trochę więcej będę robił, i tak dalej, i tak dalej. Amishi Dża robi badania. To są bardzo ważne rzeczy, musimy o tym teraz powiedzieć, że my mamy system nagrody trochę zwichrowany. Amishi Ja miała taką własną refleksję na temat pączków że ona uwielbia pączki, no dla, właściwie dla głodu, tłusto i słodko to więcej nie trzeba w życiu. Więc pączek reprezentuje sobą wszystko, co jest istotne dla człowieka i jego szczęścia. I ona myślała o tym w takich kategoriach, że jak chce zjeść pączka to bardzo za nim tęskni. Ona nawet dopaminę nazwała hormonem tęsknoty, a nie przyjemności. Z jego i oczywiście ma trochę wyrzutów sumienia, ale gdzieś jej wewnętrzna świnka już zaczyna myśleć, kiedy będzie znowu pora na pączki i czy nie można by zjeść drugiego, bo w sumie już lepiej się napchać, o, miejmy to za sobą, naprujemy to się wszystko, nie może wchłonąć. Tak, jak włożymy więcej, to po prostu nie zadziała i tak dalej, i tak dalej. I ona mówi, dlaczego nie jest tak z siłownią? Za pierwszym razem jest fajnie, potem idę na ten wysiłek fizyczny, potem kończę, nawet się nie nieźle, znaczy, czuję się satys usatysfakcjonowana, ale nie czekam 23 godziny na to, aż znowu pójdę na siłownię, tylko przez 23 godziny później wręcz ja muszę znowu dokonać tej wewnętrznej przekonywania się, żeby na, to, na tę siłownię pójść. I dlaczego to tak nie działa? Dlaczego to są dwie różne rzeczy? I ona mówi, że to jest dlatego, że, jest, że my mamy układ emocjonalny zwłaszcza, który jest przystosowany do tworzenia nagrody, która wynika z samej czynności. Czyli jak przyjemność sama w sobie. Przepraszam, czynność sama w sobie daje przyjemność, to to nasz układ rozumie. Dlatego mówimy, że emocje nie mają dostępu do strategii długoterminowej. One nie wiedzą, co w długim terminie pączek zrobi. Tak jak nie wiedzą, co w długim terminie zrobi, to jak kogoś uderzę. Może w krótkim efekt będzie piorunujący, on się ode mnie odczepi, mhm. nieważne kto to jest, czy to jest mój partner, czy to jest moje dziecko, czy coś tam. Ale w długim terminie emocja tego nie widzi. Dlatego my podchodzimy do tego z rozumem. I ona mówi tak, ta pani profesor, że trzeba robić trzy rzeczy. Zbierać do swoich trzech skarbonek. Do pierwszej skarbonki zbieram artykuły, teksty i tak dalej, że szybki cukier niedobry, czyli że pączki niedobre. Zbieram, jakie ja tylko widzę, to zbieram. Nic, czytam tylko. Czytam, dorzucam, czytam, dorzucam. Niedobre na to, niedobre na to, niedobre na to, brzydko, brzydka, nieelegancka, tyje się, odkłada się, źle się zapamiętuje. Wszystko, co, co, co szybki cukier robi. Druga skarbonka to jest... Po co, jaka wartość za tym stoi, że ja na siłowni chodzę? I zbieram, żeby być, ale nie zdrowie. Zdrowie jest lichą wartością w ogóle. Hmm. Zdrowie to jest, co to jest w ogóle. Każdy niby chce mieć, ale, ale jak że... przychodzi co do czego, no to no, zawsze podejmujemy tę przyjemniejszą decyzję. No więc właśnie, nie? bo nie wiadomo, ale jeżeli to jest jakoś funkcjonalne, czyli żeby dłużej seks uprawiać z partnerem czy z partnerką, żeby. To już ma sens. W sumie, państwo popiera. Czy żeby z dzieckiem dłużej skakać na wersalce, czy żeby w, pojechać w góry, czy żeby spełnić swoje marzenie, że jak będzie 50 stopni, to przejdę Sahary, bo mam sprawny układ krążenia i to zrobię. Czyli jaka wartość za tym stoi, którą reprezentuję? Druga to jest skarbonka. A trzecia skarbonka to jest przed siłownią. Jak ja się czuję po? Dlatego, że jak na siłowni to wiadomo, jak się czujemy. Próbujemy nie umrzeć. To nie jest przyjemne. I to nas gubi. Pączek jest przyjemny. Pączek, pornografia, hazard, alkohol, prochy w ogóle, no. Alkohol też. To są przyjemne rzeczy. My mamy do tego układ nagrody zbudowany, a nie do czegoś, co jest odwleczone w czasie. Więc my musimy niejako manualnie wziąć mhm. to na rozum i robimy tak, dlaczego to jest niedobre, dlaczego, jaka jest wartość i jak ja się czuję po siłowni. Czyli na przykład usatysfakcjonowano, że jednak się zebrałem, że poszedłem. I jak zbieramy do tych trzech skarbonek, to ku swojemu przerażeniu jeszcze orientujemy, że z czasem coraz łatwiej nam nie zjeść pączka i coraz łatwiej załóżmy pójść na siłownię, jeżeli to zaplanowaliśmy. Bo to nie trzeba chodzić, można robić, jeść warzywo, można coś tam, można coś tam, tak? To jest drugi sposób. To też wymaga cierpliwości. Znowu więcej pracowita mróweczka tu osiągnie niż spazmatyczny Herkules. A trzecie, no to takie już dla miśków, jak już naprawdę nie możemy, że jeżeli jakiś cel definiujemy i on jest za trudny, to trzeba go o połowę zmniejszyć. Czyli na przykład, żeby jeść trochę mniej, albo jeść trochę inaczej, albo do wszystkiego, co jem, świeży listek wrzucę, albo do wszystkiego, co jem, coś tam. Coś takiego, żebym ja nie mógł powiedzieć, że już naprawdę nie dźwignąłem. Jak nie mam ochoty pójść się zmęczyć, to pójść się nie zmęczyć. Zresztą wiele osób mówi, żeby jak się zaczyna, zwłaszcza aktywność fizyczną, to żeby zaczynać do, do, od mom do momentu, w którym musimy oddychać przez usta. Jak ktoś musi oddychać, to już nie. To już, to, to już zwolnić, idziemy. tak. Ale wiesz, co ja słyszę, bo jakby to jest wszystko to, co ja powtarzam y, dziewczynom na, na kursie odchudzania. Ja prowadzę taki kurs odchudzania, ale mało tam mówimy o odchudzaniu, a dużo mówimy o nawyczkach, o tym, żeby małe no. te cele były. No, no i żeby właśnie y, sobie obrzydzać te rzeczy trochę, które, których nie chcemy robić, tak. ale uprzyjemniać sobie te tak. rzeczy, które chcemy robić i warto, ale. Usłyszałam ostatnio, że dobra, ale te, te małe cele to w ogóle trochę mnie rozpraszają od tego wielkiego celu. I jak ja niby takim jedzeniem trochę więcej warzyw i pójściem, żeby się nie zmęczyć, mam osiągnąć ten wielki cel? E, to znowu mamy dwie strategie, bo to, to może być taki też defensywny pesymizm. Bo mamy dwie grupy osób. Pierwsza osób chce, żeby się nic nie stało i się w tym motywuje, czyli ja się zabiorę, jak to nie grozi katastrofą. A druga grupa osób motywuje się tym, że sukces będzie spektakularny. I jak im się obniży poprzeczkę, to im się nie chce zabierać. Hmm. Dlatego do takich osób mówimy inaczej. To jest tak, jakbyś miała wystąpić publicznie. Przygotowałaś się, zrobiłaś prezentację, mega, czujesz, że tam będą metafory i nie wiadomo, co się dzieje działo. Dzieci z kwiatami. A ja tam jako organizator, czy tam szef twój, czy ktoś, daję ci taką kartkę, i mówisz, co jest ja wiem, że ty masz prezentację, ale chodzi o to, żebyś wyszła i tylko to z tej kartki przeczytała. I to by się już nie chce. No, a niby bezpieczniej, nie? Wyjdzie przez mm -hmm. no ciężko zepsuć. Ale my, właśnie, nie wszyscy jesteśmy tacy, że chcemy tylko nie zepsuć. Niektórzy chcą mieć taki skrajnie niebezpieczny cel, w którym ktoś się dzieje. Natomiast druga historia jest taka z tym, to jest jakby pierwsza sprawa, że my musimy w e, tym, co robimy, zwłaszcza jeśli chodzi o manipulowanie swoją wagą czy zdrowiem w każdy sposób, im wolniej, tym lepiej. I my nad tym ze sobą pracujemy, żeby się nie spieszyć. I właściwie im wolniej ci ubywa wagi, tym lepiej. Żeby się organizm nie pokapował, że go głodzisz, bo jak się pokapuje, to jak świnia poszarżuje. Jedna lodówka będzie za mało. To dobrze, że są sklepy do 23. Więc my, i tak mało, żeby on, mów, tam się mówi, mniej niż kilogram w tygodniu, ostrożnie, dopijać. Jak widzi, że tylko się zablokował, to od razu mu coś dać do jedzenia, zobacz, zobacz, 50 groszy, żeby on się tak rozkojarzył i tak dalej. I dlatego my z ludźmi też pracujemy nad ich niecierpliwością w takiej sytuacji. I co najważniejsze, a tego nie powiedzieliśmy, bo też nie było czasu, to trzeba ciągle przypominać. Więc twój pojedynczy kurs niewiele da. Ale jak do, każdy dopłaci po 150 i będziesz mu przysyłała na przykład codziennie SMS albo coś takiego, to to pomaga. Dlatego, że wartości trzeba cały czas aktywizować. E, ma, każdy, kto ma doświadczenia z ludźmi, którzy pracują nad sobą, to może też dotyczyć zdrowia psychicznego itd, i tak, dalej, i tak dalej, wie, że trzeba ciągle przypominać. Ciągle to samo, im wolniej, tym lepiej. Im wolniej skupisz wagę, tym lepiej. Ważne, że on, widzisz, że to jest dobrą stronę że się na przykład tłuszcz wymienia na mięśnie że się sylwetka zmienia coś tam a mówi, tylko dwa kilo, bardzo dobrze. Mega. Dwa kilo, 2 dwa kilo teraz, dwa kilo później. Idealnie w ogóle. No tak, no to nie, nie, nie. Nie przyspieszaj świnki. Świnka nie lubi być popędzana. Świnka powoli sobie oszczędza jedzenie. I tak, tak. Świetny pomysł na biznes subskrypcyjny mi podsunąłeś. To jest by? niestety by. też by. prawda. To jest, to jest nie tylko e, motywowanie, dlatego że pojedynczy epizod nic w życiu nie zmienia. Możemy powiedzieć tak, to nie jest temat naszej rozmowy, więc prześlizgnijmy się nie to nieco. Można myśleć o swoim organizmie w takich kategoriach, że on kompletnie nie wie, co się dzieje na zewnątrz. Kompletnie nie ma pojęcia, o co tu chodzi, ale rozumie jedno: rzeczy, które są powtarzalne. Jak coś jest powtarzalne, to to jest ważne. On to tylko tak poznaje. Możemy powiedzieć, że są takie sytuacje, w których organizm uczy się po jednym epizodzie. Na przykład można w ten sposób się nabawić traumy. Organizm się uczy po jednym epizodzie. One są jednak w życiu sporadyczne. Po przyjemnych też się może nauczyć. Cała reszta. To jest powtarzanie. Jeżeli ja codziennie ćwiczę, troszkę, ale przypominam na przykład mięśniom brzucha, że mają się robić, milion razy lepsze niż iść raz w miesiącu na 20 godzin na siłownię. Jeżeli ja codziennie idę do sklepu inaczej niż do tej pory, o wiele lepsze. Więc właściwie budujemy sukces na powtarzalności. I jeżeli ktoś codziennie przypomina, o, ja to chyba nie chudnę. i my im wolniej, tym lepiej. Ja to nie mogę. Im wolniej, tym lepiej. Jesteś wolno? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A ja w tym tygodniu schudam. Bardzo dobrze, ale nie poszło też do góry. Idealnie. Może się coś przebudowało. Może jest taki moment. Uspokójmy świnkę. Jemy, jest dobrze policzone wszystko. Jemy dalej. Bardzo dobrze, że bardzo powoli to idzie. Idealnie. No bo takie szybkie do zdjęcia na no ślubie, no to wiem jak się kończy, nie. Świnka się orientuje, że ktoś chce ją zabić. I mhm. jest szukanie trufli, nie? To już nawet ludzie opowiadają, że nie mogą seriali oglądać, bo nie słuchają dialogów, tylko czekają, aż bohaterowie będą coś jedli. Więc nasz, nasz system głodu jest straszny, jak się pokapuje, że próbujemy go tam mhm. okantować. No. Nie rozwinęliśmy w sumie tego tematu medytacji. Tak mi się wydaje, że coś tam rzuciliśmy o uważności, ale poszliśmy w inną tak. stronę. I właśnie, co z tą uważnością? Żebyśmy my się pokapowali, co my myślimy i co my czujemy. To co z tą medytacją? Z medytacją jest taki problem, że jedna trzecia osób odbierają skrajnie źle, a dwóm trzecim osób nic specjalnie nie robi. Więc medytacja nie jest odpowiedzią na wszystko, co robimy w życiu. Natomiast to, żebym ja wiedział, co ludzie robią w ramach medytacji, mogą robić różne rzeczy, znaczy, przepraszam, w ramach uważności. Mogą stać, mogą tańczyć, inni śpiewają, mogą... można śpiewać, można sobie czytać książkę, człowiek też w jakiś tam kontakt ze sobą, bo to jest taki też dialog wewnętrzny. Różne rzeczy, ale niekoniecznie medytacja nie jest odpowiedzią na wszystko. I przynajmniej w tych, w tych badaniach psychiatrycznych widać, że zwłaszcza osoby, które miały ciężkie przeżycia, niedobrze sobie radzą z medytacją, robią się hiperwrażliwe od tego, mają traumatyczne sny, z których nie mogą się wyciągnąć, robią się przewrażliwione na różnego rodzaju sytuacje, które są podobne do tej, do tej co były. Więc jeżeli ktoś czuje, że medytacja nie, mu medytacja nie siadła, to niech nie się na, nie napina w tę stronę, bo tam nie ma, to nie jest aż jakiś taki cud, jakby wyglądało z tych szkół, medytacji, i tak dalej, których się wyjawiło. Jest masa osób, oczywiście, którym to pomaga, ale nie jest to jakiś super. A czy ty miłość medytujesz? E, Albo i, próbowałeś? E, dla mnie osobiście procesem medytacyjnym jest pływanie. E, I jest to taki efekt pracy. Wielu oso, wiele osób o tym mówi, że jest wiele takich sportów, które się dzieją za wolno, niż by się chciało. I pływanie jest takim sportem, w którym próbujesz rzeczy robić wolniej, no bo jednak woda nie lubi, jak się szarpiesz, że próbujesz robić rzeczy wolniej niż myślisz, i to tak fajnie cię wyhamowuje. I medytacja też tak jest, bo tam pilnujesz oddechu, ale można, inni też biegają, trzeci tam wiosłują, robią różne rzeczy. Więc można mieć do tego takie różne patenty na oczyszczanie umysłu. Jeżeli ktoś się czuje dobrze, to ok. Ale jeżeli nie, to bez spiny. Na przykład ludzie, bardzo wiele osób mówi, że im pomaga śpiewanie. Bardzo wiele. Wspólne śpiewanie, bardzo. Tańczenie. Taniec jest w ogóle jedną z najlepszych aktywności fizycznych, jaka istnieje. Taka. Bo nie dość, że trzeba być wrażliwym na swoje ciało, to jeszcze na cudze i na muzykę. Więc łapiesz taką uważność na wszystko, co się dzieje dookoła. Na swoje ciało, na innych ludzi i na otoczenie. Niemniej jednak jakiś, jakaś doza zastanawiania się nad tym, co ja czuję i co mi przyszło do głowy, albo co mi przeszkadza, nie? Tak nagle tak siedzimy, co to tutaj, tak mi się teraz zrobiło źle. I nagle siedzimy, a nie, to bez sensu mi przyszło. Czy boję się strasznie, ale nic się nie dzieje, nie? I idziemy dalej. Nie trzeba się tym zajmować. E, natomiast ta świadomość, co mi, się, co, co mi przyszło do głowy, czy to mi coś przypomina, czy to jest zasadne, czy ja, czy, jak tak myślę, to jest dobrze. Katie Byron ma takie pytania, cztery. Czy to jest prawda, znasz je? Czy to jest na nie. pewno prawda? To jest drugie. Już na tym się najczęściej wykoleimy. Na przykład, jestem do niczego. Czy to jest prawda? W sumie nie? Golonkę dobrze gotuję. A potem, czy to jest na pewno prawda? E, jak się czuję, jak się ta myśl we mnie pojawia? Jeżeli o wiele gorzej, to jest czerwona flaga. Prawdopodobnie to nie jest użyteczna myśl. I kim bym była, gdyby tej myśli nie było. Czy kim bym był? Jeżeli byłbym lepszą osobą, to prawdopodobnie na pewno można już z niej zrezygnować. I potem, jak już jesteś w dalszym trakcie pracy, to możesz sobie wymyślić myśl odwrotną do tej, która się pojawiła. Czyli nie jestem do niczego, tylko co? Do większości jestem na przykład w porządku, ale na przykład nie jestem rowerzystą. Nie umiem tańczyć. Albo tak, albo nie umiem tańczyć, albo jeszcze nie umiem tańczyć, albo nie umiem tańczyć i nie chcę umieć. Bo na przykład możesz uznać, że nie umiesz grać na, na Puzonie, ale. Jest, dokładnie. Czy jak ktoś lubi, no to okej, okay, ale ty na przykład nie, nie czujesz, żeby ci tyłek urywało na myśl o tym, że będzie z puzonem latała. Więc mhm. no ktoś mówi, a ty nie umiesz grać na puzanie, No nie umiem. Mhm. I wiesz, ja cię tu zapraszam, żeby pogadać o tym zaufaniu i o tej pewności siebie, poczuciu własnej wartości, dlatego że ty jesteś ekspertem. I ja mam takie wrażenie, że w swoim życiu od, z miejsca, w którym miałam okropny obraz siebie, bardzo niskie poczucie własnej wartości, yy, zaburzony obraz ciała i tak dalej, Przeszłam do osoby, która naprawdę bardzo się lubi. Uważam, że dużo mi w życiu rzeczy wychodzi. Ufam swojej intuicji i tak optymistycznie podchodzę do rzeczy. Ale nie mam pojęcia, cholera, co się wydarzyło. Że stamtąd przeszłam tutaj. Mam jakieś takie domysły, że właśnie jakieś takie małe sukcesy, że ktoś w sumie tak mój profil polubił, że ktoś podcastu chce słuchać, że ktoś od czasu do czasu jakąś, jakąś taką miłość wiadomo, miłą wiadomość zwrotną wysyła. Ale zapraszam cię, dlatego że ja wiem, że to życie wtedy no było takie trochę smutne i beznadziejne, a to jest lepsze, i ja bym chciała, żeby więcej ludzi miało takie trochę lepsze. I zastanawiam się. W jaki sposób ktoś, kto już może wziął leki, trochę zwątpił i jest już trochę krok do przodu, brakuje tego optymizmu, brakuje poczucia własnej wartości i pewności siebie, jak wyrównać sobie trochę ten poziom, żeby, żeby tego zaufania było więcej i pewności siebie było więcej, żeby to życie tak fajnie się trochę toczyło? Wszystkie te elementy, o których mówiliśmy, działają po trochu. Że jesz inaczej, że śpisz inaczej, że spędzasz czas inaczej, tak jak z każdego 3% 4% do, do dziubiesz, to nagle się okazuje, że to się robi bardzo fajne. Punktem wyjścia jest zawsze, z tego przynajmniej co mówili terapisma, pisma, żeby uznać, że ja jestem jednak w porządku, czyli w zakresie normy. Może jestem poniżej średniej, może powyżej, ale. Tak, człowiek może różny układ nerwowy wylosować, może różny metabolizm wyrasować, może się urodzić w takim miejscu, gdzie nie ma innego jedzenia, więc po prostu ja to, co było, też dziedziczenie społeczne, czyli moi rodzice są istotnicowe, we mnie wyrządzi. No to trudno, ale też głupio winić rodziców, bo jak zaczynamy winić rodziców, to właściwie czemu nie dziadków, nie? No, bo to oni mu im to zrobią, jak nie dziadków, to czemu nie dalej? Dlatego takie kopanie bez mhm. końca, kto jest winny, jest zupełnie tutaj nieuzasadnione, bo to nie jest logiczne. Często się to robi w terapii, ale bez, bez znajomości narzędzi i bez tego, że wiemy po co, to nie, to nie ma sensu. Ale też my nie możemy z drugiej strony, tak jak Ty o tym opowiadasz, mieć paternalistycznego podejścia do ludzi, że my wiemy, co jest dla ludzi dobre. Czyli, jak powiedział Morfeusz w Matrixie, możemy pokazać drzwi. Szukać różnych sposobów dla różnych osób, dla tych, co są pewne siebie i niepewne. Optymistyczne, pesymistyczne, uważają się za takie, uważają się za inne. I my szukamy, żeby mieć jak najwięcej narzędzi dla ninżów i nimi hojnie szafujemy, ale jeżeli ktoś powie, że nie, to trzeba, warto z perspektywy takiego na przykład nauczyciela, którym ty jesteś, znaleźć sobie przestrzeń, że ta osoba niestety musi tę decyzję podjąć sama. Że ty za, na nią nie nałożysz swojej decyzji, przekonań i tak My możemy często myśleć o tym, że mamy jakieś lepsze podejście do życia niż inni ludzie. Czasem to jest prawda, a czasem nie. Bo, jak mówi słynny przykład, jak coś tu by wybuchło, my siedzimy teraz razem w budynku i rozmawiamy, to pewnie połowa z tego budynku osób by wybiegła, a połowa nie. I któraś połowa przeżyje, ale nie wiemy, która to będzie. I czasami, jak zmierzają się czasy, to nagle się okazuje, że pesymistyczne osoby wychodzą na tym lepiej. Czasami, jak zmieniają się czasy, okazuje się, że ci, co byli grubi, przeżyją, bo nie będzie jedzenia i oni będą mieli z czego spalać. A czasami nie. W związku z tym gdzieś tak na taką śmieszną, pokrętną, cyniczną trochę logikę. My jednak... O, dam ci inny przykład, krótki. Przykład jest taki. W 72 roku Walter Mischer zrobił test piankowy. To jest test pianki... Zostawało się tak. Dzieci z 6 na 15 minut z piankami wychodziło, to u test odroczonej nagrody. Jak wracało się do tych dzieci i te dzieci miały piankę po 15 minutach, to dostawały drugą, tak było im obiecane, a jak nie, to nie dostawały. No i uważano, że te dzieci, które potrafią odroczyć nagrodę, odnoszą potem lepsze efekty, sukces w życiu i mają lepsze oceny. Okazało się jednak w tym badaniu, oprócz wszystkiego, że jeżeli jakieś dziecko jadło piankę, to prawdopodobnie było to dziecko biedne. I dlaczego tak jest? Dlatego, że odraczanie nagrody w biednym otoczeniu nie ma sensu. Bo nie wiadomo, co ci zostanie na później. I ta strategia nagle okazuje się dobrym pomysłem. I teraz załóżmy, że wyrastałaś w biedzie, to tobie będzie na przykład ciężej przejść na zdrowsze jedzenie. Bo nie potrafisz sobie odmówić, bo jego było po prostu naprawdę zawsze za mało. Nie tylko jak mówi Konrad Lorenz, że nasz układ głodu ewoluował w czasach niedoboru, że myśli, że będzie za mało. Nie, ty masz dowody. U ciebie było za mało jedzenia. I było złe. Bo. Tania, kaloria to najczęściej zła kaloria, niestety, w dzisiejszych czasach. Więc teraz tłumaczenie ci, żebyś poczekała, zrobiła sobie na przykład jakąś tam 14-godzinną dziurę w jedzeniu i jadła tylko przez załóżmy 10 godzin. Fajnie, fajnie, ale jednym to przyjdzie z łatwością, a drudzy będą mieli z tym o wiele większą trudność, na przykład dlatego. I dopiero muszą zobaczyć, czy tak naprawdę to jest dalej funkcjonalne, czy nie. Bo było, bo jedzenie od razu było, jak jest mało jedzenia w okolicy, to jedzenie od razu no, jest mm -hmm. bardzo funkcjonalne. Ty, wszystko. Każda kaloria jest dobra, to już się nie zastanawiasz, czy to było ptasie mleczko, czy krówka, która wpadła dwa tygodnie temu komuś za szafkę, czy to jest brokuł z jarmuże? Nie, po prostu mhm. pchasz w siebie, a potem się martwisz, bo wiesz, że nie wiadomo, kiedy będzie. Czyli no. my musimy zacząć trochę od tej uważności, zacząć zauważać tak. te, te myśli i być bardziej wyrozumiałym po prostu wobec siebie. Tak, bo może się okazać, że my myślimy, że my to musimy zjeść, a nie. I tak samo Emily Balcetti zrobiła takie badania z Milkrzejkiem. Edukacja też pomaga. Tak, dobra edukacja, czyli edukacja, według bo, z bo, bo, bo Spinkera nie ma złej wiedzy. Jest przesąd i przekonanie, a wiedza jest jedna dobra. Emil Balcetis zrobiła badania z milkshake'iem. Dała dwóm grupom ludzi picia do picia szejka, i w jednej grupie powiedziała, że tam nic nie ma. <laughs> Przepraszam, to jest tylko taka barwiona woda, a w drugiej grupie powiedziała, że to jest pełnowartościowy posiłek. I okazało się, że w drugiej grupie ludzie mieli dwie trzecie mniej greliny niż w pierwszej. Czyli nie tylko czuli się mniej głodni, ale naprawdę byli mniej głodni. Organizm w ogóle zareagował przez to, co oni wiedzieli. Dlatego nieważne jest tylko to, co robisz. Ale to, co wiesz, że robisz, to, co myślisz, że robisz. Czy ja na przykład zjem jakiś posiłek. Wiem, że on miał tyle kalorii, ile trzeba. Miał białko. O białko zawsze trudno w życiu, bo ani organizm go dobrze nie magazynuje, ani coś tam. Więc jak wiem. A wiem, że jestem głodny dwie godziny później. To wiem, jestem głodny, ale niepotrzebnie. Tam wszystko jest. Tak? Czyli mogę sobie powiedzieć. Ale więc nie tylko to, co robię, ale czy wiem, co robię. Jest równie ważne, mówi Alisia Kram właśnie. Wspaniałe. Ja na koniec chciałabym się dowiedzieć. Yy... Jakie książki czytasz teraz? Co ciekawego czytasz albo co ciekawego piszesz? I kiedy tej yy, nowej książki można się spodziewać, jakie masz tempo? Czy to tak trzy lata ci zajmuje czy pół roku? Yy, następna książka nie będzie już taka gruba jak ta. Yy, nie wiem, czy jakakolwiek będzie. Następna książka będzie książką dla zaawansowanych. Taki jest plan. Napisać książkę dla osób, które już się nie muszą przekonywać, czy się warto zabierać, czy nie. Tylko już się zabierają i, i czegoś im zabrakło. Czy... czy co teraz? Jak już mają nieźle poukładane, jak już im całkiem hula, czyli jakby mm. niektórzy powiedzieli, Robert Wilson by powiedział, mają 85% skuteczności, i co dalej? Co mam ze sobą zrobić? I to będzie trochę dość, powiedzielibyśmy, pokrętna książka, bo tam jest parę takich zasad psychologicznych, na których naprawdę ciężko ze sobą pracować, ale przez to jest bardzo warto. Będzie napruta narzędziami takimi mentalnymi do pracy ze sobą, na tłusto będzie tam. Ogólnie, to, to brzmi mega fajnie. Nie będzie Jeńców. No. To, to brzmi mega fajnie, bo yy, nie będę skromna, ale tak uważam, że czytam każdą kolejną książkę, jakąś psychologiczną, i już tak to słyszałam, to już robię i tu idzie całkiem nieźle, więc yy, fajnie, że będzie taka książka. A powiedz może coś więcej o tej najnowszej książce, którą ja słucham, a ty napisałeś. Tak, to jest książka Zaufarium. Jest to książka o tym, jak jesteśmy naiwni i że to w sumie trochę dobrze. Jest to też książka o tym, po czym my poznajemy, że ktoś jest do, godny zaufania, i które elementy są kompletnie bezpodstawne, a jednak nie potrafimy się ich pozbyć. O momentach, w których bardzo chcemy być naiwni i dawać się oszukiwać, i o tym, jak być porządnym człowiekiem, to jest taka, wydaje się, i dobrze kooperować z innymi. Czyli moglibyśmy być użyteczna, tym bardziej. Że jak ludzie czytają książki o oszukiwaniu i prawnobówności, to statystycznie potem lepiej umieją oszukiwać. No to się nie opyla nie przeczytać. Tak, myślę, że się opłaca, totalnie się opłaca. A co ty czytasz yy, dla rozrywki? Czy teraz czytasz wszystko, żeby od napisać nową książkę? Nie, to tak nie jest. Jest taka część czytania, w której się czyta dla, do pracy, bo coś nad czymś pracuję, coś mnie interesuje, a jest taka część czytania, która się odbywa rozrywkowo. Do pracy teraz czytam drugi raz Richarda Wisemana 59 sekund, ale jest peak Mind chyba taka nowa książka, która bardzo mnie interesuje, o, prac, o, o takim funkcjonowaniu na wysokich obrotach. E, istotna, a, 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 a rozrywkowo to akurat teraz się wylosowała książka o malarstwie, taka, która opowiada o Londynie, a się tam też przez tę książkę. Jakby o Londynie ona przez obrazy opowiada. Więc się ogląda obrazki i się czyta. Jest. Żeby nie było za dużo tekstu. Jest super, tak, dokładnie. Wspaniale. Miłosz, bardzo ci dziękuję, że po raz kolejny przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu. Pomimo tego, że widzisz, za pierwszym razem nawaliłam, trochę się na siebie wkurzyłam, ale wyciągnąłam wnioski i stwierdziłam, tak. że następnym razem, jak zaproszę Miłosza, to już na pewno w to jest, studio podcastowym. To dokładnie o to chodzi. Każdy błąd jest jest bramą do neuroplastyczności mózgu i tylko temu służy, żebyśmy zwrócili uwagę, że coś trzeba zrobić inaczej, a nie robienie sobie wyrzutów ani czegoś innego. I to, że tak zrobiłaś, jest godne pozazdroszczenia i gratulacji, i, i świadczy o tym, że jesteś wybitnym wzorem do naśladowania. To też wielu followersów ci życzę. Bardzo Ci dziękuję, miłoż, a ja życzę jak największej ilości sprzedanych książek. Ja zawsze polecam wszystkie Twoje książki, jestem ogromną fanką i cieszę się, że mogłam Cię poznać osobiście, że te pandemiczne czasy trochę minęły i że mogliśmy się spotkać na żywo. Niezwykle miło mi się rozmawiało, bardzo Ci dziękuję i mam dziękuję. nadzieję do usłyszenia w kolejnym dziękuję, odcinku. No, dziękuję Państwu, że Państwo wytrwali. Dziękuję, do usłyszenia.